Siemanko, ja jestem Technokrata, a to być może jest król średniego segmentu od AMD RX 7600 XT, bo o tej karcie mowa, który razem z tym panem, czyli z Ryzenem 7600X, może stworzyć naprawdę bardzo fajne duo w nadchodzących premierach. I powiem wam szczerze, tak coś mnie lekko tutaj intuicja podszczypuje, że powinniście totalnie zostawić suba, za co wam oczywiście bardzo dziękuję, ale oprócz tego też o tym, że wydaje mi się, że tak jak Nvidia zamierza wypuścić, przynajmniej tak słyszymy, takie plotki, takie, wczoraj wam o tym mówiłem, między innymi, wczoraj, że być może tylko 4090 pojawi się w tym roku, więc najpierw ta najwydajniejsza karta graficzna, a potem cała reszta. Tak, mam wrażenie, że AMD raczej właśnie wypuści najpierw średni segment, czyli karty graficzne oparte na Navi 33. Navi 33 to tak naprawdę Navi 21, czyli ten najwydajniejszy procesor graficzny, który napędzał m.in. RX-a 6900, najwydajniejszą kartę graficzną z dotychczasowych kart graficznych 6900 XT konkretnie od AMD, tylko przeportowany na nową architekturę i wyprodukowany w odrobinę lepszym procesie technologicznym, bo 6 nanometrów, ale nadal jest to jeden rdzeń. Jakby takim flagowym tym, co będzie wprowadzać, co będą wprowadzać nowe Radeony, to będzie NCM, czyli budowa chipletowa karty graficznej. I kurczę, miałem to tu i wyłączyłem. Między innymi właśnie coś takiego, nie? Navi 21, jeden wielki rdzeń, to jest Navi 21, to jest Navi 31, czyli mniejszy rdzeń w środku, GCD i moduły MCD, to są moduły pamięci, tak? Dobrze mówię? Memory, send, coś tam, die, tak? Central, control, memory, control, die, a to jest graphic, control, die. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak to się prezentuje. Po pierwsze tak, mają te karty dysponować gigantycznym cache'em. Już wam to nieraz powtarzam i zobaczymy, czy to się sprawdzi, że w nadchodzących generacjach, czy to procesorów, czy kart graficznych, generalnie idziemy na wojnę z cache'em. W sensie, kto da więcej cache'a i jak ten cache przeniesie się na działanie w grach, bo jak widać, gry uwielbiają bardzo dobrze cache i to, jak on działa na gry. Tutaj zwiększa on wydajność zdecydowanie. Widać to po Ryzenie 5800X3D, tym z pamięciami 3D. Tam ta zwiększona ilość pamięci cache zdecydowanie pomogła temu Ryzenowi walczyć z dużo droższym, więcej rdzeniowym, teoretycznie wydajniejszym i9-12900K, a nawet wersją super podkręconą KS. Właśnie dzięki tej pamięci cache. Pamięć cache to nie jest tania rzecz i ona trochę dźwiga cenę procesora. To nie jest tania rzecz, bo to jest coś, co musimy ekstra dołożyć do procesora i tak jak wcześniej trzeba było wyprodukować po prostu ładny wafelek, z niego wyciąć procesor i tak dalej, tak teraz musimy tam, no tak naprawdę ta pamięć cache to też jest część rdzenia, więc trochę to teraz pieprze głupoty, ale jest to coś takiego, no w przypadku AMD to nie była część rdzenia, bo to była tak naprawdę dodatkowa warstwa krzemu, jakby łączona specjalnymi pinami z procesorem, więc było to coś dodatkowego, coś, co potencjalnie mogło dźwignąć cenę. Natomiast daje to bardzo fajne, wymierne efekty w grach. Ale nie o tym procku, który swoją drogą, ale jak już przy nim jesteśmy, to możemy powiedzieć, że, znaczy to była karta graficzna, więc karta graficzna, to potem był switch na procki, jak to ja. Procek ten jest wydajniejszy około 10%, oczywiście w grach, od Ryzena 5900X. Ja już ten wykres pokazywałem na podsumowaniu newsów na IT Hardware i prezentuje się bardzo fajnie w grach. I to pokazuje, że faktycznie, tak jak już wam mówiłem i tak jak było po przeciekach, że Zen 4 będzie około 10% mocniejszy od Zena 3. I to jest dla mnie rozczarowujące. Z tego prostego względu, że no, czekamy 2 lata na nową generację procków. 2 lata!
i dostajemy tylko 10%. Na początku była mowa, że o 10% IPC, co w przełożeniu na wyższe zegary może przynieść nam wyższy wzrost wydajności. Natomiast uwaga, to wcale nie może być wynik, nie musi być wynik finalny, bo do tej pory testowane Ryzenki śmigały na zaledwie 4,4 GHz. One się mają bujać nawet do 5,5, więc ta wydajność może tutaj jeszcze srogo wzrosnąć, jak przeskalujemy to IPC właśnie z zegarem. No generalnie prezentuje nam się bardzo fajny zestaw z tą kartą graficzną, która, no tak jak mówię, świerzbi mnie, że AMD akurat nie pójdzie drogą Nvidia i pokaże najpierw budżetowe albo i o tym też był przeciek i o tym też mówiłem na kanale, pokaże najwydajniejszą kartę graficzną i takiego właśnie średniaka, czyli pokaże tam 7900 XT na przykład, być może jakieś gołe 7900 albo 7800 XT i coś takiego. Dlaczego? Bo produkcja jest różna tych kart. Jakby nie schodzą z tej samej taśmy, bo są produkowane w różnym procesie technologicznym. 6 nanometrów to jest tak naprawdę usprawnione te 7 nanometrów u TSMC, no a karty z Navi 31 to już jest 5 nanometrów i to jest zupełnie inna linia produkcyjna TSMC. W związku z tym te dwa procki może AMD produkować w tym samym czasie u TSMC i nie musi robić tak jak Nvidia, że kosztem tak naprawdę linii produkcyjnej, że wszystko jest w 5 nanometrach, no i tak naprawdę troszeczkę mogą oni, że jak odejmą tych najwydajniejszych, to przybędzie tych mniej wydajnych. No tak jakby tutaj to są takie moje przypuszczenia. No z kolei AMD może to robić symultanicznie, w tym samym czasie produkować te procesory graficzne i takie przecieki były, że niby ten procesor ma graficzny, ta karta graficzna ma wyjść na samym początku premier od AMD, bo tak naprawdę najwydajniejsze karty graficzne trochę AMD jakby musi pokazać, nie? Bo to jest, chciałem tu powiedzieć brzydko, ale to jest family friendly content, bo to jest takie troszeczkę prezentacja takiej najwydajniejszej karty graficznej, to jest takie wyciąganie chuligana ze spodni i mierzenie się, kto ma dłuższego, nie? A muszą pokazać, nie? Nvidia taki, AMD taki, nie? Jakby AMD nie pokazało swojego, no była lipa, Nvidia by się z nich śmiała. A koniec końców i tak wygrywa ten, znaczy w ostatnich 2 latach to wszyscy wygrywali, bo wszystko się sprzedawało, trochę AMD przegrało, no bo te ich RX-y nie kopały tak dobrze jak RTX-y. Natomiast koniec końców i tak wygrywa ten, kto sprzedaje najwięcej średniaków. Ten zdobywa przewagę na rynku, a przynajmniej przewagę mentalną. I było to widać po AMD w starciu z Intelem, jak zdobyła przewagę mentalną, prezentując właśnie świetne średniaki w postaci 2600, Ryzena 2600X, czy też dobrze wycenionych, słabo wielordzeniowych Ryzenów 9. No i tak samo w przypadku tej rywalizacji potem zaczął wygrywać Intel świetną 10100, potem 12100, 12400, 10400, teraz 12600. Jakby ten średni segment definiuje nam troszeczkę to, kto wygrywa tak naprawdę na tym rynku, a tak to wygląda z moich obserwacji. No bo to wolumen, to tak naprawdę wolumen i to jest z pierwszej ręki, to jest z pierwszej ręki, bo takie coś usłyszałem, będąc na wizycie u Intela w Gdańsku, że wolumen, to jakby detaliczna sprzedaż, czy to oni sprzedają tam jakichś tych super drogich i9 12900KS, dużo, że one się będą sprzedawać całkiem nieźle, to nie jest aż tak istotne, a akurat tutaj była mowa raczej w kontekście takich profesjonalnych, serwerowych procesorów, bo tym bardziej się zajmuje Gdańsk, natomiast liczy się ilość sprzedanych, nie marża, a ilość i wolumenem wszyscy grają i tak naprawdę wolumen, czyli ilość sprzedanych sztuk generuje nam średnia półka, dlatego mogą sobie prezentować Ryzeny, znaczy Radeony 7900, RTX 4090, jak koniec końców właśnie taki 7600 w okolicy 2000 zł, bo on ma kosztować $400, no ma, on będzie ugrywał rynek.
Pierwsze przecieki mówiły, jakoby miał mieć zaledwie 8 GB pamięci RAM na 128-bitowej szynie. I to takie nie w stylu AMD, bo AMD lubi dorzucać, żeby było więcej wszystkiego. No i jednak te kolejne przecieki mówią, że będzie to być może 12 giga na 196-bitowej szynie i wtedy może to lepiej wyglądać dla takiego RX 7600 XT. Natomiast z drugiej strony AMD faktycznie może się zdecydować na 8 giga, na zaoszczędzenie na szynie, na zaoszczędzeniu na ilości pamięci, no bo przypominam, rzuca dużą ilość cache'a i mamy taką teraz, obserwujemy taką tendencję, że zarówno Nvidia, jak i AMD skracają magistrale, ale dzięki temu urośnie ilość pamięci cache, no i de facto nie wpływa to tak mocno na przepustowość, przynajmniej w teorii nie wpływa, jak w praktyce zobaczymy w testach. Boli mnie tylko jedno, że ten RX 7600 XT, przepraszam, że to mylę, wiecie, 6700, to te cyfry, zanim one się ukształtują, no to trochę mija zawsze w głowie, zanim to się wszystko ułoży. Natomiast koniec końców miałem wspomnieć tutaj Wam o ilości linii PCI Express, bo ta karta ma dostać PCI Express 5.0, natomiast 8 linii. 8 linii nie jest tragedią i to widzimy na przykładzie tych kart, które mamy teraz, bodajże 6600 też ma 8 linii PCI Express 4.0. Natomiast 8 linii PCI Express 5.0 już może pewne problemy generować na PCI Express 3.0. Oczywiście to jest zawsze wszystko kompatybilne w każdą stronę, tak? Natomiast problemy z przepustowością się pojawiają. Generalnie jakby to były 4 linie, to byłoby fatalnie, bo wtedy problemy z przepustowością byłyby oczywiste na PCI Express 3.0 i niemalże oczywiste, no pewne na PCI Express 4.0 i tylko na PCI Express 5.0 śmigałoby to dobrze. To znaczy, że poniekąd byłoby to takie wymuszenie, żeby karty serii 700 parować z nowymi Ryzenami z serii 7000, no bo one mają PCI Express 5.0, bądź z Intelami 12 i 13 generacji. Aczkolwiek nie sądzę, żeby AMD wymuszało zakup nowej platformy Intela do swoich kart graficznych. Nie sądzę, żeby tak było. Wy możecie napisać, może AMD tak po cichu, to jest taki agent Intela i chce wymusić lepszą sprzedaż serii 5000, przepraszam, generacji 12 i generacji 13, no bo tak naprawdę to jest tanie wejście do PCI Express 5.0. AMD, jeżeli chodzi o PCI Express 5.0, raczej będzie drogi, raczej tam tanich płyt głównych nie będzie i tutaj będzie się dało taniej kupić Intel. Natomiast nie musimy o tym dywagować, bo 8 linii raczej dla PCI Express 4.0 będzie wystarczająco. Oczywiście przekonamy się po finalnych testach, no bo magistrala krótka, mało linii PCI Express, czy ta pamięć cache faktycznie nadrobi nam tą przepustowość, o tym się przekonamy. Natomiast bardzo się cieszę, że taka karta nadchodzi, bo fajnie wzmocni średni segment kart graficznych. Tego potrzebujemy. Potrzebujemy tutaj wzmocnienia, bo te karty graficzne są takie sobie, nie? W tym segmencie. Tak naprawdę ten segment między 1000 a 2000 zł w teorii istnieje i jest całkiem niezły. Natomiast w praktyce istnieje tylko po stronie AMD i to teraz już po obniżkach. No a te karty, które się znajdują w tym przedziale, są naprawdę średnie, więc jeżeli w okolicach 2000 znalazłaby się karta, która, uwaga, bo tego jeszcze nie powiedziałem w tym materiale, ma mieć wydajność rzekomo RX-a 6900 XT, na razie mowa o ray tracingu, więc w praktyce wydaje mi się, że ta rasteryzacja taka to nie będzie poziom 6900 XT, ale mimo wszystko może to być wydajność zbliżona. W tych pieniądzach naprawdę bardzo, bardzo fajna propozycja. Natomiast należy też zwrócić uwagę, że AMD tu ma pewien problem, ponieważ ich karty graficzne, rzućmy sobie okiem, no też nieźle tanieją. I taki 6000, pokazywałem Wam to niedawno, 6900 był do kupienia, no teraz trochę podrożał, ale był za 3999 zł, teraz jest za 4100 zł, więc tak naprawdę no musi być agresywnie 6600 wyceniony. Patrzcie, 7600, bo 6600 XT w tym momencie 1700 zł kosztuje. No i tak naprawdę 7600 XT powinien kosztować też okolice tutaj tych dwóch kart, czyli 1700-2100
zł. Plus, minus. No zobaczymy, jak to koniec końców wyjdzie. Patrzcie, jakie 30,90 tanie za 6 tysięcy złotych. Kurczę, może by tak kupić i nie czekać na nic. Tylko, że to pewnie... No i Zotaka Trinity. No to jest niezła karta w Morelosach do kupienia. 5 lat gwarancji. Nice. Ciekawe, czy chłodzenie jest zrobione dobrze, czy raczej lipa. Tak czy inaczej, no spodziewajmy się bardzo ciekawej jesieni. Ja się jaram strasznie. Intele, karty graficzne, bo w jakiej formie one wyjdą, już wiecie, teraz się straszny szum wokół tego robi, a te sobie co nieco tam tweetuję i komentuję. No bo też jaram się tą premierą. Wszyscy też są troszeczkę z tym zniecierpliwieni. W ogóle wydaje mi się, że ta akcja Intela z tą objazdówką po YouTuberach to jest swoją drogą, żeby troszeczkę ich uspokoić, bo my tu w Polsce możemy sobie szczekać, jak to nam się Intel nie podoba, czy też ta premiera kart graficznych nam się nie podoba, czy cokolwiek. Znaczy generalnie ja jestem pozytywnie nastawiony, ja im daję duży kredyt zaufania, jeżeli chodzi o Alchemika, bo po prostu no, jest to coś innowacyjnego z ich strony i coś nowego, więc daję im duży kredyt zaufania, ale generalnie my tu możemy być sobie niezadowoleni, ale jeżeli taki Linus, czy Gamer Nexus, czy inne duże kanały PC-owe zaczęłyby psioczyć, a w sumie poniekąd troszeczkę i tak psioczą, tak, gdzie te karty, dlaczego tylko u Chińczyków, no to Intel wziął, spakował karty pod pachę i pojechał pokazać je tym YouTuberom, żeby zaspokoić ich ciekawość, bo to są też geeki, też takie jak ja i to ta wewnętrzna frustracja, że te karty nie są dostępne dla nas, żeby je przetestować, generalnie powoduje to, że później wylewają tacy YouTuberzy z żale na YouTubie, na przykład ja, jakbym nie dostał tej karty przez długi czas, byłoby mi smutno z tego powodu, to pewnie bym zaczął, no nie miałbym negatywnych odczuć w stosunku do tej karty i zacząłbym mówić negatywnie o tych kartach poprzez takie moje zranione uczucia, tak? Tak to po prostu wygląda, jakby nie robimy tego nawet intencjonalnie, tylko wydaje mi się, że tak troszeczkę podświadomie. No i tutaj Intel chciał ugłaskać, tak mi się wydaje, tych YouTuberów, pokazał te karty graficzne. No ale dobra, to nieistotne. Kiedy one wyjdą, to wyjdą. Wyjdą nowe Radeony z serii 7000, Ryzeny z serii 7000, Intele generacji 13. O nich będzie w jutrzejszym Tech Newsie, bo pokazał się zarówno i 9 w testach w grach, jak i 5, więc wow, jest o czym gadać. To wszystko ma się dziać od września do listopada. Będziemy mieli festiwal premier, testów. YouTuberzy będą nie wyrabiać, żeby nadążać z recenzjami, więc ja w końcu muszę zrobić recenzję generacji 12, chociaż i 9 u mnie widzieliście na recenzjach, ale jeszcze i 5 chciałbym Wam pokazać i 7, żeby być gotowym na 13 generację, no i na Ryzeny, chociaż tutaj nie wiem, no nie mam żadnego kontaktu z AMD, ale może uda mi się zdobyć jakiś inny kontakt, który pozwoli mi mieć dostępność do tych procesorów i też je testować w dniu premiery. No cóż, będzie ciekawie, naprawdę. No i RTX-y, miało być z nimi fajnie, zobaczymy jak wyjdzie i czy tylko dostaniemy 4090 i będziemy się zachwycać, jak ta karta zasuwa i jaka jest piekielnie droga, zobaczymy. Na pewno będzie masa premier. W końcu jesteśmy rzekomo w sezonie ogórkowym. Zazwyczaj w tym czasie wszyscy robią ziew w technologii. No, do czasu, bo tak naprawdę dla mnie to jest ten najlepszy okres, bo jest najwięcej przecieków, ale im dalej, tym więcej przecieków, więcej konkretnych przecieków, więcej takich ciekawych rzeczy do opowiadania, bardziej konkretnych. Dobra, kończę. W ogóle od 3 dni po 20 minut do Was gadam. Dziękuję za cierpliwość, dziękuję, że wytrzymujecie w tym odcinku. Naprawdę muszę zacząć live'ować, a na razie nie zacznę, bo mam kilka projektów do skończenia, potem krótki urlopik i myk, cyk, będziemy wracać w sierpniu i może wtedy jakieś live'iki. Może, miejmy nadzieję, żeby się do Was trochę wygadać, bo potem się kończę takimi tech newsami po 20 minut. Dobra, dzięki raz. Jeszcze zostawcie suba, raz jeszcze łapkę w górę, raz jeszcze technokrację, jak ktoś wytrwał te 20 minut ze mną. No i cóż, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście miłego wieczoru życzę, bo już zdaję sobie sprawę, że nagrywam zbyt późno. Nocy dnia, kiedykolwiek to oglądacie. No i cóż, widzimy się oczywiście jutro z wielką przyjemnością z Wami. Do zobaczenia. Cześć.